Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie Runda siódma, turniej kandydatów Partia pomiędzy Raportem Richardem a Janem Niepomniaścim Bardzo ciekawa rozgrywka Zapraszam serdecznie. Przypomnę tylko, że w tej rundzie Janek zremisował z Nakamurą. Partia była równie ciekawa, jeśli chodzi o techniczne aspekty. I przejdę do rzeczy. W czasie tej analizy jeszcze gra Fabiano Caruana, więc nie wiadomo, jaki wynik będzie u niego. Przejdźmy od razu do analizy. Otóż tutaj E4 ze strony raporta. E5 zagrywa, zagrywa niepomniaści. Skoczek F3, skoczek F6. Obrona rosyjska, jak to tutaj na Rosjanina przystało Skoczek zbił na E5, posunięcie D6 Skoczek na F3 i skoczek na E4 D4, już tak grywano w tym turnieju Dosyć często, posunięcie D5, goniec D3 Nic tu się wielkiego nie dzieje, teoria Z książeczki leci sobie tutaj, roszada, roszada Posunięcie C4, podważenie pionka Oczywiście jak zbija to tutaj figura, to prosta sprawa C6, wzmacniamy tego pionka i Hetman B3. No, i tutaj się zaczynają już ciekawe rzeczy. Otóż czarne zagrały goniec na G4. Zwróćcie uwagę, że jakbyśmy nie mieli przygotowanego takiego wariantu, no to tak ciężko oddać tego Pionka na B7. Drugą rzeczą jest też, ta, jest też to, że jak Pionek zbije na D5, my zbijemy i Hetman zbije, to na końcu jest pułapka, goniec hadba i zdobywamy Hetmana. Prosta rzecz. W tym momencie raport zbił skoczka. Pionek odbił, skoczek g5, Ten skoczek czai się tutaj oczywiście na tego piona e4, przy okazji tutaj taki nacisk na, nieco na pole f7, f6 zagrać nie wolno, bo jest c5, hetman świetnie się rozgrywa, trzeba uważać. Goniec zagrał subtelnie na e7, to jest bardzo fajne posunięcie, bo raz, że atakujemy skoczka, a przy okazji otwiera się opcja dla hetmana. Ten skoczek zbił na e4, i Hetman D4. No i teraz białe postanowiły zbić na B7. Ehm, myślę, że to nadal jest teoria. Co ciekawe, silnik mówi tu remis. Ehm, no ale to nie takie łatwo oczywiście. Widzimy, e, ginie wieża, zaskoczka. Tak też się dzieje. Hetman na A8. I teraz czarne zagrywają niezwykle dobre posunięcie. Bardzo ciekawe. Od razu powiem, że można by było na przykład zagrać goniec D6, spróbować swoich sił, żeby tego króla jakoś próbować atakować. Ale Rosjanin zaskoczył pewnie wielu kibiców i zagrał posunięcie goniec H3. No, to jest niezwykle interesujący ruch. Na pewno jest to posunięcie przygotowane. Znaczy, jestem przekonany, że jest to przygotowane. Jeśli nie, to bardzo bym się zdziwił. O co tutaj chodzi? Chcemy dać mata. No właśnie. Od razu powiem, że po ruchu F3 czarne wygrywają błyskawicznie. Po ruchu Hetman E2 grozi mat. No jeżeli będzie zbicie gońca, to jest goniec szach. No i tam wiadomo zasłonięcie gońca, ale to już nie patrzę tego. Odejdzie król i dajemy po prostu mata. Więc tutaj to nie przechodzi. Nastąpiło bicie na H3, i nie pomniasz, czy ich dał szacha. Raport uciekł, bo nie miał wyjścia. I czarne znowu dało, dały szacha. Zwróćcie uwagę, że teraz jest wieża mniej czarnymi. Król wrócił. No to czarne znowu dały szacha. i to Jest jasny sygnał do tego, znowu dał szacha, że czarne chcą remis. E, tutaj e, w tej sytuacji raport myślał bodajże 22 minuty, coś koło tego. E, po tym posunięciu pomyślał e, około pół godziny. I nie chciał remisu. Tutaj muszę mu bić brawo, bo to jest wola walki o pierwsze miejsce, a nie jakieś tam remisowanie. Mimo, że za remis miałby tutaj zagwarantowane 3,5 tysiąca euro za tę partię. A jednak zdecydował się na ruch F3, czyli próbuje grać o zwycięstwo. Mi taka postawa się szalenie podoba i ja głośno biję brawo. Moi drodzy, bardzo fajnie i odważnie zagrały białe. Ale to też nie jest takie łatwe. niepomniaci jest bardzo dobrze przygotowany. I gra najlepszy ruch Hetman D3. Nie Hetman E2, tylko Hetman D3, bo tu Hetman ma jeszcze bardzo ważną rolę do spełnienia. Po króla G2 znowu nastąpił szach. Król wrócił i znowu Hetman. Zobaczcie, że to się powtarza. I raport musi się gimnastykować i zagrać po prostu inny ruch, żeby grać na wygraną. I zagrywa skoczek na D2, żeby bronić wieży. Na co teraz czarne muszą odpowiedzieć? Ym, że tak powiem nie błyskawicznie, ale y, odpowiedzieć jedynym ruchem, który daje możliwość tutaj y, uzyskania jakiejś gry jest wieża mniej, przypominam Hetman D7, czyli wracamy do obozu i łapiemy Hetmana oczywiście złapanie Hetmana tu jest banalne ale przewaga jest y, y, wieży w tym momencie, więc to nie jest tak za darmo skoczek zagrywa na E4, skoczek A6, no i wymiana tutaj Hetmana za wieżę i to, to, jest, y, to są dwie wieże za Hetmana jak ocenić tę pozycje? No, nie jest łatwo, przede wszystkim, ale wydaje mi się, że prak z praktycznego punktu widzenia gra czarnymi jest po prostu wygodniejsza i troszeczkę łatwiejsza. Białe zagrały goniec f4. E, no, i to jest taki ruch, który powoduje, że czarne zbiły pionka. E, to był świadomy zabieg, oczywiście. Jeżeli na przykład e, tutaj król zagrałby na g2, no to myślę, że po Hetman d4 w centralizowaniu tej figury robi się trochę gorąco, bo i tutaj uderzamy, i tutaj uderzamy. Grozi ruch F5, bardzo nieprzyjemny, wypędzający skoczka ze świetnej placówki. No więc, raport pewnie zdecydował się oddać Pionka za aktywność figur. To się chwali. Taka postawa zawsze procentuje. W tym momencie, oczywiście, Hetman zbił Pionka, bierze A na D1, H6 subtelne, to jest dobry ruch dlatego że lufcik jest zawsze przy okazji g5. Możemy też spróbować grać w tym momencie. Poza tym skoczek nie zagra na g5 nie odpędzi nam hetmana. Goniec na g3 przy królu się ustawił i skoczek c5, czyli poprawienie swojej kolejnej figury. To jest bardzo ważne. Pamiętajmy, jak nasze figury stoją źle, nie wiemy co grać, to je poprawiajmy. Prosta reguła. Wieża zagrywa z f na e1. Jeżeli białe, by zbiły skoczka i goniec by zbił. Uważam, że z praktycznego punktu widzenia tutaj białe miałyby większe szanse może nie na zwycięstwo, ale na utrzymanie tej pozycji, bo umówmy się, ta pozycja jest po prostu czarnym wygodniejsza. Nie widać żadnej kontry ze strony białych na pozycję czarnego króla. Wieża zagrywa z F na E1, skoczek na E6. Co ciekawe, ten skoczek znajduje fajne miejsce na F4. Oczywiście tutaj pilnuje goniec, ale już się czai a3 ze strony białych i H5. Bardzo ciekawy ruch. Zobaczcie też skoczek z E6. Bardzo dobrze pilnuje pola G5, pilnuje pola D8. Na to trzeba zwracać uwagę, gdzie ten skoczek może sobie pohasać. Bardzo dobrze ustawiona figura. Wieża na D3 ze strony białych. Hetman F5. Pozycja czarnymi jest tutaj, jest po prostu lepsza. B4. Białe robią co mogą aktywnie. Raport jest takim też powiedzmy, no, użyję tego słowa, takim szachowym ryzykantem, ale to się może podobać kibicom, jego gra się może podobać i widać, że się nie boi grać z najlepszymi. Posunięcie H4 ze strony czarnych. No i tutaj Goniec zagrał na B8. Pytanie, czy można zbić tego pionka na H4? Otóż po tym ruchu skoczek po prostu wjeżdża na F4 I robi się bardzo gorąco Skoczek zajmuje fajne miejsca Tutaj Hetman za chwilę może wlecieć I zrobić wiele szkód Więc no wiadomo raport Nie chce brać tego pionka Zagrywa gońcem na B8 Skoczek zagrywa na G5 Próba wymiany Oczywiście troszkę uproszczenia pozycji Tutaj atutem czarnych jest to, że ten pionek jest zaawansowany I bezpieczny król przy okazji Wieża z D na E3 Skoczek wziął na E4, Pionek wybił i Hetman E2. E, tutaj się robi gorąco, moi drodzy. Tutaj pozycja jest już taka e, dosyć niepewna. Jeżeli wieża na E2 to jest mat, trzeba uważać. Jeżeli wieża z trójki na E2, no to mamy szacha, król G1 i H3. Robi się niebezpieczna siatka matowa, e, a na przykład po goniec bije A7. Tutaj realizacja przewagi czarnych byłaby następująca. Goniec e7, żeby wpakować się na h4 i męczyć wieżę. Jeżeli wieża f2, to proste zagranie, zbijamy pionkę z atakiem, potem strzelamy tutaj. No i przewaga pionków, brak koordynacji wież, mówi wszystko samo za siebie. Więc w tej sytuacji po, tutaj ruch jeden zgubiłem, po hetman f2 nastąpiło właśnie h3 goniec zagrał na e7. No, ten goniec oczywiście chce iść na aktywną grę. Goniec wró wrócił na h2 i goniec na g5, szach dla wieży. E, oczywiście tutaj jak zagramy na e2, to znowu jest szach, wszystkie pionki zaczynają e, lecieć. E, w tym momencie e, białe zagrały goniec na g1, hetman d2, wieża strójeczki na dwójkę. Hetman D3, cały czas białe, cały czas czarne, przepraszam, kontrolują i naciskają na te punkty. E, bardzo trudna sytuacja i Tu nie da się tego ukryć. Goniec E3. E, bardzo sprytny ruch, dlatego że większość szachistów by zbiła pionka na E4 z szachem. Ale ten ruch trochę upraszcza pozycję. Na przykład po g 1 trzeba uważać, no bo odejście gońca może spowodować, że tam goniec zbije jakiegoś pionka i będzie atakowany hetman. A po wymianie i tutaj wymianie. No, czarne niczym oczywiście nie ryzykują, ale białe mają szansę na jakąś tam obronę na pewno. Więc w tej sytuacji Nepo bardzo czujnie zagrał i dobrze, goniec F6. Tutaj goniec zbił na A7-pionka i ten ruch niestety jest już ruchem bardzo słabym z uwagi na szach na H3, H król G1, Hetman G3, król F1, H3. A no to jest zaciskanie pętli na przeciwniku. Goniec zagra na g1, broni na h2. I po gońcu H4 białe złożyły broń. Nepo wygrał tę partię i trzeba przyznać, że jest zdecydowanym liderem, ale y, też trzeba przyznać, że te partie przychodzą mu te zwycięstwa przychodzą mu względnie łatwo. Ale to wynika tylko i wyłącznie akurat w tym wypadku z ryzyka raporta, za co bije brawo. E, no cóż, ale takie są szachy, podejmujemy ryzyko. E, Nie wykorzystał to bezlitośnie. I cóż, wszystko wskazuje na to, że niepomniacz będzie walczył z Karuaną o pierwsze miejsce. Na ten moment tak to wygląda, ale spokojnie. Siedem rund za nami, jeszcze siedem przed nami. Trzymamy kciuki za Janka. Dzięki serdeczne i do zobaczenia.